Inni pułkownicy, żyjąc w przyjaznych stosunkach z obywatelami, przytłumiali na miejscu zdarzające się wybryki swoich podkomendnych. Ale pan Adam Potocki, jak to wyżej w historycznej nocie miałem honor powiedzieć, był szlafmycą. Miał żonę, a żona siostry. Mm, bon ton, elegancja wielka, fuma wielka, większa nawet niż dochody. Te damy, Otoczone najświetniejszą młodzieżą ich Towarzystwa Lwowskiego, przemienioną nagle w Korpus Oficerów XI Pułku, nie dbały o parafiańskie znajomości. Traktowały z góry i ciały bez litości, co się nawinęło, do czego im nie brakło na ostrych żądełkach. Obywatelki zatem, jeśli lubiły Korpus Oficerów, nie lubiły Sztabu. Obywatele zaś nie lubili ani Sztabu, ani zbyt czasem grzecznych oficerów. Każda więc skarga szła prosto do ministra wojny, do księcia Józefa. W kilka dni po zawieszeniu broni, oddawszy depeszę generałowi Fischerowi w Krakowie, usłyszałem od niego ogromną burę. Łajał we mnie, skromnym podporuczniku, pułkownika i pułk cały. Ślusarz aż przewinił, a kowala powieszona, zbity z terminu, niespodziewano, a mniej jeszcze zasłużoną naganą, zostałem potem, w wniwecz obrócony przycinkami oficerów w głównej kwaterze, względem mniemanego dowództwa pani pułkownikowej tak dalece, że już w ten czas chciałem z pułku wystąpić. Za wstawieniem się mego brata, którego zastałem w Krakowie, ofiarowano mi już miejsce w mającym formować się pułku kirasjerów Stanisława Małachowskiego. Ale wróciwszy do pułku, zakochałem się i zostałem na miejscu. Przestałem już jednak lubić swój mundur, co jest bardzo źle, i dlatego też później przeszedłem chętnie do piątego pułku strzelców konnych. Idąc po nitce do kłębka, owa bura fiszera była więc pierwszym powodem wszystkich nieprzyjemności, a raczej przykrości, których w dalszej mojej służbie wojskowej doznałem, a przy to i powodem do tej goryczy, co tak wcześnie. Zaczęła wsiąkać w duszę moją. Prawdę mówiąc, nie brakło w moim pułkowym sztabie dworujących intrygantów i kobiecego wpływu, ale by miała pani Adamowa rządzić pułkiem samowładnie, aby wydawała bony na poziomki, kurczęta albo śmietankę, no to bajki wierutne, bezczelne. A jednak te bajki obiegały całą armię. I pułk jedenasty, po części może przez zawiść. Bo żaden pułk tak świetnego nie miał korpusu oficerów, był powszechnie nielubionym. Wojsko polskie wówczas było piękne, świetne, pełne honoru i odwagi, ale jego życie młode, zaopfite, za wiele fermentujących cząstek zawierające, występowało często z krawędzi obywatelskiego porządku. Nie brakło praw surowych, nie brakło i na zastosowaniu tychże, ale brakowało, że się tak wyrażę, policyjnej karności w szwadronach, zbyt trudnej wprawdzie, gdy żołnierz nie nie było szczebli kary i szczebli zastosowanych do ówczesnych okoliczności. Kara ociągała się często, aby w końcu uderzyć zbyt surowo, nadmiarę. Bądź co bądź, przykład stawał się potrzebnym. Książę Józef potwierdził wyrok sądów wojskowych lubelskich w sprawie żołnierzy pułku piechoty. Nie spałem całą noc, trawiony deszczem i gorączką na przemian. Rano wziąłem na siebie galowy mundur, na głowę czapkę z kito i udałem się z wyrokiem do uwięzionych winowajców. Więzienie, gdzie musiałem wstąpić, było takie, jak sobie młodzież czytająca romanse zwykle wystawia. W części zachowanej opustoszałego jezuickiego klasztoru, po ciemnych schodach, a raczej szczątkach schodów, Między murami czarnymi wiekiem a mokrymi wilgocią, wszedłem do korytarza, gdzie ni okien ni stropu, a światło wciskało się tylko dziurami o dwa piętra wyższego dachu. W głębi korytarza, w izbie sklepionej silnymi kratami opatrzonej, stał na środku stół, na stole krucyfiks. Przy drzwiach dwóch grenadierów cicho usunęło w krzyż sparte karabiny, bo i ja. Cicho postępowałem ku nim, jak gdybym się bał kogo obudzić, jak gdybym chciał stłumić złowieszczy odgłos mych kroków. W alkierzu na lewo pacierze mówiono. Dopiero po przeczytaniu wyroku przeprowadzają więźnia w inne miejsce i księdza przywołują. Ja jednak tak zastałem, jak powiadam. Może z niedoświadczenia uchybiono zwykłym formalnością. W alkierzu na tapczanie siedział więzień. Głowa na piersi zwieszona, ręce na kolanach złożone, obok niego kapucyn. Wstali obadwa. Mnie głosu zabrakło, ale i w całym gmachu jakby wszelki ruch zastygł. Życie cofnęło się w serca, postawy były jak z kamienia. Przenoszę ci wyrok sądu, odezwałem się nareszcie i, lubo cicho przemówiłem, głos mój tak przykro się rozległ. Że groźnie wkoło spojrzałem, jak gdybym chciał milczenie nakazać. Przynoszę ci wyrok sądu, powtórzyłem. Wiem, wiem, panie poruczniku, ale cóż ja tak wielkiego zrobiłem? Zlituj się nade mną, ratuj mnie! Ukląkł, objął moje kolana i zaczął głośno płakać. Nie lękaj się, rzekłem. Wiem, że dostaniesz pardon na placu. Jesteś na śmierć skazany. Potem rozwinąłem długi wyrok. I tylko potwierdzenie ministra wojny przeczytałem, po czym kazałem mu przynieść wódki. Stamtąd poszedłem do wąskiej, długiej izby na drugim końcu korytarza, gdzie od kilku miesięcy reszta winowajców czekała wyroku. Tam z wybladłych i zarośniętych twarzy wytrzeszczone oczy wlepiły się we mnie, jakby własny słuch wyprzedzić chciały. Przeczytałem. Osiem lat więzienia w Kajdanach. Jeden tylko jęk, odpowiedział jęk głęboki, przeciągły, którego nie zapomnę, póki żyć będę. Nazajutrz, na placu pod Kapucynami, tam gdzie teraz pałac Komisji Wojewódzkiej, czyli raczej niestety guberskiej, odczytałem raz jeszcze wyrok z konia wobec oddziałów z różnych pułków, zgromadzonych na tę okropną uroczystość. A gdy konia zwróciłem, huknęły, wystrzały jakby jeden. Wyrok został spełniony. Głodny za kartofle, biedny za pięć złotych. Śmierć, więzienie. Konieczność, konieczność konieczna, wyparta z biegiem okoliczności. Okoliczności zatem jak kostki. Jak padną, taka liczba, ale kostkami gracz ciska a okolicznościami niewidoma ręka. I dopiero wtedy dowiadujemy się o grze, kiedy już za nią płacić trzeba. Drugiego dnia po tej przeprawie byłem blady. Nic nie jadłem. Trzeciego byłem smutny. Nic nie jadłem. A czwartego wieczór grałem u generałowej Kamienieckiej w pantofla Jakubka i Ciuciu Babkę. Ech, któż z nas nie grał w Ciuciu Babkę? Bo któż nie był młodym? Ileż to w niej wspomnień, od kolebki prawie, sławoli, guzów, śmiechu i płaczu. W ciuciu babce byłem bieglejszy niż niegdyś w gramatyce, niż potem w raporterstwie. I to o bardzo wiele. Ale ta biegłość wzbudzała oklaski, oklaski miłość własną, miłość własna zuchwalstwo. A zuchwalstwo ściągnęło katastrofę, o której przemilczeć nie mogę. Co prawda, to prawda, byłem wspaniały, kiedy na środku salonu, z zawiązanymi oczami, rozciągnąłem ramiona jak orzeł zawieszony w powietrzu, nim na poziome ptactwo uderzy. Cisza wokoło, ani nim rum, rum puszczam się nareszcie jak z procy. Szmer, krzyk, pisk przede mną i za mną. Krzesła się walą, a ja pędzę, gonię i chwytam. Piec. He, nic nie szkodzi, śmiejcie się. Zwracam się niby na łyżwach, posuwisto, pochyło, a szeroko ruszam w inną stronę. Okno, krzyczą, ja na prawo. Świecę, wołają, ja na lewo. Potem nagle niespodzianie, bo w tym sztuka, skręcam od prawego ku lewemu. I jak gdybym kosę w trawie zapuszczał, macham w półkola, garnę spłoszoną zgraję od kąta do kąta, bliżej, coraz bliżej, aż nareszcie uchwycę w objęcia jaką kitajeczkę, jaki muślinek. Uchwycę i uścisnę. Im słabsze, tym silniej. Ale nie tu jeszcze mój tryumf ściganym będąc, wyzywać, dopuścić niebezpieczeństwo do samej ostateczności, a dopiero wtedy śmiałym skokiem albo zwrotem wymknąć się gładko. To było moim zadaniem, to zaletą posuniętą oklaskami, a nade wszystko uśmiechem panny Adeli do najwyższego szczytu chwały. Widok pomyślności jest przyjemnym. Pomaga do strawności, jeśli zawiść nie zawieje. Widok walki człowieka z przeciwnościami, czyli, jak mówią poeci, z nieprzyjaznym losem, jest podług tychże widokiem godnym bogów. Byłem tym widokiem. Jeśli nie bogów godnym, no, to godnym generała Kamienieckiego w peruce i nieco kulejącego, nieco jąkającego się szefa sztabu. Ale każda walka ma, jak kij, dwa końce. Ślisko zawsze pod nogami. Im wyżej się stoi, tym ciężej się pada. Tak się i ze mną stało. Razu jednego, ścigany od zawziętego przeciwnika, mego rywala, któremu nos ogromny wznosił na oczach przepaskę, byłem przyciśnięty, zamknięty w kącie jak księżna Beri w kominie. Już czuję nie dym, lecz oddech wroga na mojej twarzy. Już poddać się trzeba, ale nie. Schylam się, zginam w kłębek i horyzontalny ponad ziemią, biorąc zapęd szalony, wysuwam się na środek. Brawo, brawo! zagrzmiało w koło. Ale jeszcze to nie przegrzmiało, kiedy tracąc równowagę, nie powiem, padam, bo to wyraz za słaby, ale rzucam, ciskam sobą pod fortepian. Aż mi sto świeczek zaświeciło. Leżę jak długi. Leżę i nie wstaję, bo czuję. Że na lewym kolanie nie ciało, nie kość, ale sukno pękło. W istocie rzeczy przypadek ten względem świata był mało znaczącym i niekrzywdzącym mnie bynajmniej. I Salomon, jeżeli go nigdy nie doświadczył, to nie dlatego, że był mądry, ale dlatego, że spodni nie nosił. Nie nosił pewnie, i przysłowie, mądry, tak jak salomonowe portki, jest jednym z najzuchwalszych anachronizmów. Względem świata nic nie szkodziło, ale względem mojej osoby nadmiarę wiele, bo to były moje jedne i jedyne spodnie do wicemunduru, to jest do fraka. Powinienem był może przeprosić, że używam wyrazu spodnie, będącego podklątwą w naszych salonach. Jednak nie przeproszę, bo kasty uważam za śmieszność wszędzie, a tym bardziej w odzieży. Dlaczego suknie wierzchnie mają być coś szlachetniejszego od sukni spodnich? Dlaczego w familii tych ostatnich rodzaj żeński cały honor pod siebie garnie? Mówię o spódnicach. Dlaczego nazwy jednej z najpotrzebniejszych rzeczy wypędzać z języka, a w koniecznym razie szukać figur bez sensu, aby ją oznaczyć? Jak gdyby nazwa zmieniała istotę wspomnianego przedmiotu, jak gdyby na migi nie można wskazać coś nieprzyzwoitego. Zapewne spodnie nie wezmę za przedmiot ballady, ani też je, jak Napoleon swoje N, wcielę w porządek architektoniczny, ani je umieszczę w pierścionku lub medalionie z napisem souvenir. Po tej krótkiej rozprawie. Która, aczkolwiek za rozprawami Towarzystwa Rolniczego Lwowskiego i trzewików nosić niegodna, ma jednak swoją zaletę, bo oczyścić usiłuje język z niepotrzebnych minoderii. Wracam do mojej szkody. Naprawił ją wprawdzie misternym ściegiem krawiec Majorko, tak dalece, że strój rzeczony służył mi jeszcze czas jakiś na wieczory niezbyt jaskrawo oświecony. Zwłaszcza, że mój giermek zawsze świeżo atramentem bliznę zapuszczał, że pamiętałem pałasz trzymać wzdłuż nogi i że zawsze tyłem do światła starałem się stawać. Ale rozerwane, a sklejone, nie trzyma się długo nawet małżeństwo, a cóż dopiero. Popuszczać więc zaczęły na piękne, tak że koniec końców, obliczywszy i długi, musiałem konia sprzedać, bo łatwiej się obejść bez jednego konia. Jak bez jednych spodni. A nie wiem, czy już powiedziałem, że byłem zawsze goły jak święty turecki. W półku jazdy zbytkowo ubranym, a rzadko kiedy płatnym, miałem z domu wszystkiego 120 dukatów rocznie. Kiedy nadeszła półroczna rata, spłaciwszy z niej dłużki, pożyczywszy nieco kolegom i potraktowawszy trochę, niewiele się zostawało. Było to właściwością owych czasów. Czasów prawdziwego koleżeństwa, że nikt się nie troszczył, jeżeli grosza nie miał w kieszeni. Nikomu na myśl nie przyszło odmówić koledze obiadu, płaszcza nawet butów w nagłej potrzebie. O dwóch złotych przyjechałem do Lublina jako członek sądu wtórego. Ale ledwie wyszedł na miasto, spotkałem kolegę, który po zwykłym przywitaniu zaraz zapytał. A ty pewnie goły? A już ci odpowiedziałem. No przychodźże do mnie na obiad. Tym kolegą był Franciszek Komorowski. Najlepszy człowiek, ale najgorszy żołnierz. Będąc wujem pani Adamowej, został kapitanem od razu w pułku jej męża. Kiedy się rozgniewał na żołnierza, co się rzadko zdarzało, nazywał go gamułą. Nazwano też jego samego gamułką. Żadnej komendy nigdy nie mógł pojąć. Stojąc odwrócony do frontu swojej kompanii, komenderował podług swojej ręki, w prawo albo w lewo, dlatego kiedy zwrócił konia, kompania maszerowała prosto na dom, a on drogą w przeciwną stronę. Śmiano się z gamułki, ale go lubiano, bo wszystkim się podzielił. Daj ci, Boże, niebo, poczciwy Komorowski, za twoje dobre serce, za twój barszcz i pieczeń, które lepiej smakowały, niż później paryskie przysmaki. Ale i gamułka nie spoczywał na pieniądzach, i poza tym był znacznie niższy ode mnie, nie mógł więc pokryć mego deficytu w ubiorze. Zatem, obliczywszy nieodzowne potrzeby, konia trzeba było sprzedać. Kapitan Lemański z trzeciego pułku piechoty dobijał targu u Kowalewskiej przy kiełbaskach z kwaśnym sosem. Chytry piechur czytał w mojej myśli, a raczej kieszeni, bo zaciął się w cenie, jak się w mowie zacinał i kupił tanio. Wątpię jednak, aby miał pociechę, bo był to koń dziwnego charakteru. Szpakowaty, duży, niezgrabny, szedł zwykle jako tako, ale czasem, kiedy, jak mówił Rusin, przystupyło do niego, zadzierał głowę, jakby chciał gwiazdy na niebie liczyć śród południa, i z największą flegmą kroczył przed siebie. Nie patrzy na wszelkie szarpanie albo razy swojego jeźdźca. Szedł z tempa, puty, póki nie walnął łbem w mur lub jakie drzewo, albo póki się nie potknął na rowie lub płocie i pyskiem ziemi nie uderzył. Znałem ja i ludzi podobnego charakteru. Nie zbłąkani ani pędzeni namiętnością, ale z wszelką zimną krwią idą pomimo napomnień przyjaciół, drogą niewłaściwą, aż póki kozła nie wywrócą. Trzeba przyznać, że mnóstwo narowów końskich napotykamy w ludziach. Nie jest, że podobny do płochliwego konia ten, co wszystkiego się lęka, ciągle w zimnym pocie trwogi, rzuca się często w bok, z dobrej ścieżki w kałuże i nie dość, że sam się zabłoci, jeszcze drugich obryzga. Albo ten, co jak narowista szkapa, nie chce z miejsca kroku zrobić, sam nie wie dlaczego. Albo ten, co zbyt drażliwy, na najmniejsze dotknięcie cofa się, cofa i cofa, choćby za nim i przepaść była. Ten, co wierzga i gryzie, dlatego tylko, aby gryzł i wierzgał. O, więcej wprawdzie do osła albo do muła niż do konia podobny. Ten, co ledwie uczuje łagodną rękę, już ci na kieł bierze. Ten, który puty dobry, póki batok nad nim, Albo nareszcie i ten, co nie hamując swoich dobrych chęci potrzebną rozwagą, ciągnie dźwiga, ciężar nad siły, co się nie ogląda na drugich, bo nie zgaduje, nie pojmuje innej natury, jak tę, którą czuje w sobie. Szlachetny, szaleńcze, smutny twój zawód, smutny koniec, idącego naprzód, ścigać będą kamienie zawiści, ustającego drwiny chłoszczą upadłego. Oszczerstwo pogrzebie. Ale kiedy mowa o koniach, powiedz księże proboszczu albo ty, kochany doktorze, czy poniósł was kiedy wierzchowiec, wziąwszy na kieł? <laughs> Nie tak jak ów szpakowaty kapitan Lemańskiego, ale na piękne, co się zowie, cwałem, co może wyskoczyć. Nie? Nigdy? Szkoda, bo przyznalibyście mi niezawodnie, że gdyby najgenialniejszy człowiek dawniejszych albo nowszych czasów, Aleksander Wielki czy Napoleon, Mojżesz czy Marcin Luter siedział na ponoszącym koniu, musiałby mieć arcygłupią minę, tak jak ja nieraz miałem, a szczególnie razu jednego w Warszawie.